Szanowny księże profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na letnią szkołę młodych pedagogów. Wiemy, że wcześniej przyjęte zobowiązania nie pozwalają księdzu profesorowi osobiście uczestniczyć w jej obradach. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za taką formę udziału w tej szkole i za dzielenie się swoją pasją. A ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i tylko do tego miłego przywitania mam jedną poprawkę, że to jest też forma osobistego udziału, prawdzie za pośrednictwem elektroniki i obrazu, ale przedstawiciele z szkoły są tutaj, no i duchem się ze wszystkimi łączymy. Myślę, że wspólnie razem będziemy, nie tylko my tu w trójkę, ale z całym zespołem szkoły letniej rozmawiać i przemyśliwać nad tymi sprawami. Mamy też przygotowane pytania od innych uczestników szkoły, których dzisiaj tutaj z nami nie ma i zechcemy je też księdzu profesorowi zadać w imieniu tych, z którymi to spotkanie odbędzie się we wrześniu. Ja chciałam powiedzieć, że w tym roku ta nasza letnia szkoła ma bardzo szczególny temat. Pasja. Opowiem wam o mojej pasji. Słowem, obrazem, dźwiękiem. Dlatego tak na samym początku chcielibyśmy księdza profesora zapytać, czym dla księdza profesora jest pasja, a potem ta pasja naukowa. Na czym polega pasja naukowa? Słowo pasja kojarzy mi się z pasją Pendereckiego. Przypominam sobie, jak byłem na, chyba była może i nawet premiera pasji Pendereckiego na Wawelu, na podwórcu. I to była pasja. Oczywiście słowo pasja ma wiele znaczeń, ale ma też coś wspólnego, ta pasja Pendereckiego z pasją, o której będziemy rozmawiać. Tam to było wielkie cierpienie, pasja, cierpienie, ale każda pasja, także naukowa, także ma coś takiego z cierpienia. Jest wielkim przeżyciem, ale nic za darmo, wszystko kosztuje. Zastanawiałem się przed tym naszym wywiadem, co to jest właściwie pasja. I niewątpliwie to jest jakieś duże zainteresowanie czymś, przedmiotem tej pasji, ciekawość. Ona się rodzi niewątpliwie z ciekawości, z tym, że wiele jest rzeczy ciekawych i wiele jest ludzi, którzy się interesują rozmaitymi sprawami, ale żeby to była pasja, to ta ciekawość, to zainteresowanie musi być trochę bardziej trwałe. Nie chwilowe, w danym momencie jakieś zauroczenie, tylko coś bardziej trwałego. Tym, że taka pasja moim zdaniem nie ma wiele wspólnego z pasją namiętnością. Pasja namiętność jest właśnie taka raczej chwilowa, jakieś wielkie emocjonalne przeżycie. Natomiast pasja naukowa rozkłada się w czasie. I nie ma pasji bez pracowania nad nią, bez rozwijania zainteresowań, bez studium, bez oczytania. Jeśli tego nie ma, to jest tylko pasja w trybie warunkowym, że gdyby mi się chciało, to wtedy miałbym pasję. Ale właśnie musi się chcieć. To znaczy i to chcenie musi się przełożyć na codzienny wysiłek. Ja niewątpliwie mam trochę pasji do matematyki, ale nie jestem matematykiem, ale nauczyłem się sporo matematyki przez to, że od wielu, wielu lat, chyba już kilkudziesięciu, staram się każdy dzień rozpoczynać od godziny z matematyką. Dzisiaj też już jestem po tej dawce. Jeśli tylko mogę, jeśli zajęcia mi nie przeszkadzają, to biorę zeszyt, biorę długopis i zabieram się do jakiś tam program zawsze jest. To czasem jest bardzo męczące. Czasem jest okupione dużymi stresami, bo jak mi przez tydzień nie wychodzi rozwiązanie, to człowiek się bardzo stresuje, jakaś ambicja jest wtedy urażona. Także pasja to jest też trochę cierpienie. Natomiast w miarę kultywowania tej pasji, w miarę jej rozbudowywania pracą nad, pracy nad nią, to rzeczywiście
przychodzi coraz większe rozsmakowanie. Jakiś smak musi też być na początku, żeby zainicjować. Ale on potem rośnie, czasem się zamienia w rodzaj takiego pozytywnym tego słowa znaczeniu nałogu, bez którego trudno potem już żyć. Tak widzę pasję. W pewnym sensie to rozsmakowanie też już jest samą nagrodą za pracę. Czy dobrze to rozumiem? Ale nagrodą są także i stresy, i cierpienia, bo to jest wszystko jakieś bardzo całościowe. Bardzo trudno w tym wszystkim wyróżnić jakieś włókno radości, włókno cierpienia. Te włókna są ze sobą splecione. I dlatego to jest coś takiego, co trudno bardzo opisać, rozłożyć na czynniki pierwsze. A czy mimo wszystko jednak tego splecenia właśnie, tego cierpienia, w którym i znajduje się to włókno, takiej radości, takiego pociągnięcia, bycia pociągniętym. Czy mógłby ksiądz profesor wskazać w swoim życiu na takie główne elementy przeżywania swojej pasji, różnych obszarów? Czy to da się w ogóle wyróżnić? Chodzi o genezę, skąd się to wzięło. Chodzi o genezę, chodzi później o rozwój. No ja myślę, że gdy chodzi o genezę, to będę mówił na swoim przykładzie, nawet niekoniecznie odnosząc się do siebie, ale na podstawie własnych doświadczeń. Myślę, że bardzo ważną rolę odgrywa środowisko rodzinne. W moim przypadku to było środowisko intelektualne i ja, słuchając rozmów rodziców, gości zapraszanych, mnie to po prostu zaczynało interesować od początku. Nie wyobrażałem sobie, że kogoś może to nie interesować. Jak się spotykałem z różnymi kolegami, których to nie ciekawiło, to byłem bardzo zaskoczony i zdziwiony. Także myślę, że atmosfera domu rodzinnego jest bardzo kluczowa. I tutaj no to jest jakieś wyróżnienie losu. Jeśli ktoś taki start życiowy miał. Jeśli ktoś tego startu życiowego nie miał, to czy to może nadrobić szkoła? Tylko w pewnym stopniu. Chyba to się nie da zastąpić. Jacyś indywidualnie charyzmatyczni nauczyciele mogą to nadrobić. Patrzę po swoich kolegach zajmujących się nauką, to w bardzo wielu wypadkach takich ludzi, o których można powiedzieć, że mają pasję do nauki, to jak z nimi rozmawiam, to się okazuje, że gdzieś tam w szkole średniej na ogół bardzo ważną rolę odegrał profesor tego przedmiotu, który umiał zainteresować, który potem może prowadził jakieś kółko zainteresowań, który wymagał. I to potem wydawało owoce. Także szkoła w tym sensie jest drugim takim ważnym elementem. Czy ksiądz profesor też spotkał takiego nauczyciela? Z pasją, który pociągnął za sobą. Tą, a nie inną stronę. Ja myślę, że miałem wielu dobrych nauczycieli, ale nie potrafiłbym, przynajmniej w tej chwili nie widzę tak a prima vista jakiegoś takiego, tak, jednego. Niewątpliwie lektury. Lektury są bardzo istotne i teraz jak patrzę na dzisiejszą młodzież, która prawie nic nie czyta, tylko ogląda elektroniczne obrazy lub jakieś teksty już tak zmodyfikowane na miałko, to bardzo mi ich żal, bo pozbawiają się czegoś, co jest nie do odrobienia potem. Niewątpliwie w formowaniu pasji ważną rolę odgrywa okres studiów. I dlatego ja osobiście zawsze się dziwię i trochę tak negatywnie patrzę, jeśli ktoś mi mówi, że wybiera się na studia, szuka takiego kierunku, który pozwoli mu potem zarabiać i mieć pieniądze. Taki człowiek nie będzie miał pasji. Ważne jest, wybierając kierunek studiów, rozpoznać tę pasję. Oczywiście trzeba ją rozpoznać wcześniej, to znaczy jakieś bardzo osobiste zainteresowania. I nie narzucałbym nikomu kierunku studiów, tylko on musi wybrać sam coś, co go bardzo interesuje. Obserwuję wśród
takich bardziej wykształconych rodziców, że starają się skłaniać dziecko, żeby studiowało ten kierunek, który oni studiowali. Jest lekarze, medycynę, profesorowie, powiedzmy, inżynierzy, inżynierie i tak dalej. To jest bardzo zła taktyka. Tak jest. Trzeba raczej zostawić swobodę, tym bardziej, że bardzo często też to obserwuję w wypadku różnych moich kolegów, że dzieci potem na zasadzie może przekory, może reakcji właśnie nie lubią tego kierunku. I jeśli się im każe to studiować, jeśli się poddadzą, no to potem z tego pasji na pewno nie będzie. Może być szewska pasja potem rodziców, że nie, że nie rozegrali sprawy dobrze. Więc studia są bardzo ważne. Na studiach się formuje te pasje, które przedtem były tylko w jakimś mglistym zaczątku. I potem już po studiach chyba ważnym elementem formowania się pasji czy właśnie jakiegoś większego potem zaangażowania w swoją pracę, to są spotkania z ludźmi, z uczonymi. W moim przypadku to miałem szczęście, że wkrótce po studiach spotkałem ludzi, którzy się zajmowali tym, czym ja się chciałem zajmować. Te spotkania były trochę przypadkowe, ale potem były trwałe przyjaźnie i od nich się nauczyłem nie mniej niż z podręczników na uniwersytecie. Nie mam na myśli tylko wiedzy książkowej, ale właśnie takiego stosunku do tego, co się robi. Spotkanie z żywym człowiekiem i to nawet nie ze swojej uczelni, z ludźmi, którzy już pracowali i to są bardzo ważne elementy kształtowania się pasji. Czy były też jakieś, tutaj tak dopytam, takie trudniejsze momenty w takim rozwoju własnych zainteresowań księdza profesora, jakieś może chwile rezygnacji, czy takiego zastanowienia się, czy to jest ta droga, która mnie pociąga, czy to jest to, co mi w duszy gra, czy to rzeczywiście, czy też chcę gdzie indziej spróbować? Kiedyś ktoś mnie zapytał, co bym robił w życiu, gdybym wybrał inną drogę. Gdzie byś teraz był? Moja odpowiedziałam, byłbym nie na swoim miejscu. Zdecydowanie. Raczej tak. Znaczy, ale z drugiej strony chcę jeszcze raz podkreślić, że takie trudności w realizowaniu swojej pasji, one są immanentnie związane z samą pasją i one są na co dzień, a w każdym razie bardzo często. Właśnie dziedzina, którą ja się zajmuję, jest tak wielka, czy matematyka, czy fizyka, to są przedmioty, które dzisiaj jeden człowiek nie ogarnie, nie ma mowy wszystkiego. I to czasem powoduje taki ogromny stres. Nie tylko, że chciałbym wiedzieć, że to jest ciekawość, jakaś taka wrodzona ambicja, muszę to wiedzieć, ale również na przykład pracuję nad jakimś zagadnieniem i to matematyce czy fizyce jest bardzo częste i nagle spostrzegam, że do rozwiązania, do ugryzienia tego zagadnienia potrzeba nowej wiedzy i ta wiedza już jest, tylko ja jej nie umiem, tylko trzeba się douczyć i trzeba projekt odłożyć i zabrać się do studiowania i to nieraz jest kwestia roku, dwóch i to w historii nauki też jest znany efekt. Einstein się zorientował zresztą przy pomocy kolegi matematyka, że do stworzenia teorii grawitacji, na którą pracował, potrzeba mu geometrii Riemanna, to 4 lata poświęcił, żeby się jej uczyć i to by dało owoce. To są rzeczy takie przytłaczające. Wspomniałem o ambicji. Ambicja jest ważną rzeczą, ale są dwa rodzaje ambicji. Jedna to jest taka, żeby innym pokazać, że ja jestem w środowisku najlepszy. Jak mówi się nieraz, że noszę w toczce Nagrodę Nobla, tak zwłaszcza laicy mówią o uczonych. I ta ambicja jest niezbyt dobra. Oczywiście jakieś tam minimum ambicji jest potrzebne, ale ona potrafi być destrukcyjna, że wybujała ambicja powoduje, że ludzie się chwytają rozmaitych środków i zamiast kontynuować swoje ambicje, to zaczynają kombinować. Ambicja jest czasem zabójcza, ale jest inny rodzaj ambicji,
który jeśli jest trzymany w ryzach, to jest bardzo pozytywny. To jest ambicja wobec samego siebie, że ja chcę to zrozumieć, muszę to sobie pokazać, że to zrobię, z tym, że tu także musi to być ujęte w ryzach, bo jeśli to nie jest ujęte w ryzach, to może prowadzić do psychicznych nawet chorób. I często się widzi i słyszy o uczonych dziwakach. Czasem te dziwactwa przeradzają się w patologię, ale jeśli się nie przeradzają, to takie dziwactwo często bierze się z nieopanowanych ambicji, że ja muszę pokazać sobie, a ponieważ czasem nie jestem w stanie, no więc zaczyna być zaplątanie i coś złego. Czy ksiądz profesor ma jakąś odpowiedź na to, co jest tym opanowaniem, co mogłoby te ambicje cały czas po tych zdrowych, właściwych torach prowadzić? No ja myślę, że tutaj jakichś takich recept zażyj pigułkę i to przejdzie, to nie będzie i nie ma. Natomiast jest inna rzecz, która się łączy z tym, o czym rozmawiamy. Mówiłem o tym, że pasję trzeba kształtować. Ale kształtowanie pasji jest tylko jednym z elementów kształtowania swojej osobowości. I jeżeli to kształtowanie pasji przerośnie inne elementy kształtowania własnej osobowości, to patologia jest zmurowana, że musi iść to w parze. I dlatego na przykład mi się wydaje, że nasz system edukacji od szkoły podstawowej do uniwersytetu włącznie jest nastawiony na kształtowanie intelektu, na przekazywanie informacji, na pewnym intelektualnym treningu. Bardzo dobrze, tak powinno być, ale zupełnie pomija się kształtowanie osobowości. Nie ma tego. Jak to zrobić, żeby to nie była patologia i ideologizowanie, to inna sprawa, ale to jest poważny mankament całej pedagogiki zachodniej, takiej szkolnej pedagogiki. I dlatego no, trzeba mówić o tym i dbać o kształtowanie osobowości. Osobowość byłaby takim kryterium sprawdzalności też właściwego rozwoju. Tak, tak, po prostu kształtowanie swojej pasji, swojej naukowej pracy powinno być wkomponowane w kształtowanie osobowości. Umiejętność rezygnacji, co się dawniej nazywało w ascetyce umartwieniem. Nie dla umartwienia, tylko dla ćwiczenia, żeby wytworzyć pewien nawyk samodyscypliny. To jest bardzo ważne, samodyscyplina. Ja chciałabym jeszcze wrócić do poprzedniego pytania, bo kiedy ksiądz profesor odpowiadał na pytanie, jakie są te momenty, które pozwalają rozwijać pasję, mówił ksiądz profesor o lekturze. I pani profesor Maria Ludzikowa, która jest od wielu lat organizatorem letnich szkół młodych pedagogów, poprosiła o zadanie takiego pytania właśnie w odwołaniu do książki księdza profesora Jak być uczonym. W tej książce napisał ksiądz profesor, że przedmiot pracy naukowej nigdy nie jest czymś całkowicie zewnętrznym w stosunku do swojego autora, lecz stanowi on część jego wewnętrznej substancji. I taka prośba, czy zechciałby ksiądz profesor rozwinąć tę myśl, tę metaforę, dać jej takie głębsze znaczenie dla uczestników właśnie letniej szkoły młodych pedagogów? Ja myślę, że w pewnym sensie od początku tej rozmowy mówimy o kształtowaniu tej wewnętrznej substancji. To jest oczywiście jakaś metafora, ale z grubsza chyba intuicyjnie wiadomo, o co chodzi. Ja bym ją może przybliżył w ten sposób, że studiowanie, czytanie, przyswajanie sobie jakiejś wiedzy, to jest pewien proces transformacji jakiejś informacji, która jest na zewnątrz, która jest w jakimś podręczniku czy gdzieś indziej na wykładzie, i tę informację trzeba przetransformować na moją wewnętrzną własność. Muszę się jej, jak powiadamy, nauczyć. To znaczy, co się dzieje? W procesie uczenia, czasem takiego szkolnego wkuwania,
tworzą się w mózgu pewne połączenia neuronów, które stają się już jakimś takim nawykiem. W ten sposób się człowiek uczy obcego języka, w ten sposób się uczy matematyki, w ten sposób w ogóle każdą wiedzę zdobywa. I te neurologiczne różne procesy powodują, że ta informacja zaczerpnięta z zewnątrz koduje się w naszym mózgu. Ludzie od neuroscience wiedzą mniej więcej, w jakich obszarach mózgu i co się tam dzieje. Mniej więcej, bo ta wiedza ciągle jeszcze jest mało zaawansowana, chociaż robi ogromne postępy. I to jest taki pierwszy etap przetwarzania tego, co jest z zewnątrz, na własną substancję, na te procesy neurologiczne, neuronowe raczej. Neuroscience ma jeden wielki problem. Jak te wszystkie prądy, które się dzieją w mózgu, jak się to przekłada na naszą świadomość? Tutaj praktycznie nie wiemy nic. Ale żeby ta informacja zewnętrzna przetworzyła się na moją wewnętrzną substancję, to musi się to dostać do mojej świadomości i tam się jakoś zakodować. Proszę zwrócić uwagę, że to, z czegośmy się nauczyli, obcego języka czy tabliczki mnożenia, to nie jest w polu naszej świadomości, ale jest tam gdzieś gotowe. Jak w razie potrzeby, to się wydobywa naprzód, na zewnątrz. I to ja myślę, że właśnie to kodowanie w świadomości, tej gotowości, że w razie czego ta informacja może przejść do pola świadomości, to ja bym to nazywał tą właśnie substancją, którą wzbogacam, kształtując swoją wiedzę, ale także kształtowanie osobowości też jest kształtowaniem tej swojej wewnętrznej substancji. Ta metafora wewnętrznej substancji przypomina to, co święty Augustyn mówił o nauczycielu zewnętrznym i nauczycielu wewnętrznym. Ten magister exterior i magister interior. I czy w pracy naukowej księdza profesora zauważa ksiądz profesor właśnie też takie pociągnięcie zewnętrzne z zewnątrz i też to wewnętrzne? Ja myślę, że to jest bardzo trafne rozróżnienie świętego Augustyna. I niewątpliwie taki wewnętrzny nauczyciel siedzi w każdym z nas, który ma jakąś tam pasję. I ja wiem, to może to jest inna nazwa na tą wewnętrzną substancję. Święty Augustyn miał taką koncepcję iluminacji, że wiedza pochodzi z iluminacji. To światło, jak pisał, jest gdzieś nie tyle we mnie, co nade mną, ja w nim uczestniczę. I czasem proces zdobywania wiedzy przypomina taką iluminację. Bardzo wyraźne to jest na przykład w matematyce, czego nie widać w innych dziedzinach, na przykład humanistycznych, tak bardzo wyraźnie. Dlatego, że powiedzmy, jak uprawiam filozofię, co mi się też czasem zdarza, to nie mam jakąś koncepcję, ale tak na 100% nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy to ja sobie tak wydumałem. Mogę się nią zachwycić i twierdzić, że to jest iluminacja. W matematyce jest inaczej. Nawet rozwiązując proste zadania, ale troszkę trudniejsze, może nie takie proste, męczę się, nie widzę rozwiązania, cofam się, próbuję i nagle oświecenie. Wiem, widzę to rozwiązanie i sprawdzam i ono jest prawdziwe. Wtedy mam pewność. I to uczucie iluminacji, odkrycia, jest udziałem bardzo wielu uczonych, a także i zwykłych uczniów, którzy nagle rozwiązali jakieś zadanie, bo mu się światło objawiło i zobaczył, dlaczego tak ma być. Przypominam sobie takie własne doświadczenie, mianowicie zgłosił się do mnie kolega, który studiował w małym seminarium, przed wstąpieniem do dużego, jeszcze w okresie komuny, i skutkiem tego miał maturę, której nie uznawało państwo. I potem już jako ksiądz, nie wiem, do czego mu to było potrzebne, ale chciał uzupełnić maturę państwową. I musiał zdać egzamin z matematyki. I zgłosił się do mnie, ponieważ my się przyjaźnili, to przyjechał do mnie, żeby mówić, że nie mam zdolności do matematyki, musisz mnie nauczyć.
A w innych dziedzinach był bardzo błyskotliwy i taki właśnie bardzo zdolny. No i on wkuwał na pamięć tę matematykę. A ja go próbowałem zmusić, żeby zaczął myśleć. I pamiętam, że był problem, czy można w równaniu takim zwykłym, algebraicznym przenieść wyraz z lewej strony na prawą. No wkuł, że można, tylko trzeba znak zmienić z plus na minus albo odwrotnie. A ja mówię, dobrze mówisz, ale dlaczego tak jest? I on nie potrafił mi powiedzieć, dlaczego. A ja mówię, nie puszczę cię, musisz zrozumieć, dlaczego tak jest. Tłumaczę mu. I on w pewnym, ale aż płakał w pewnym momencie. To chyba długo trwało, ja go męczyłem o to, dlaczego to jest, że można tę samą wielkość dodać po obydwu stronach. I efekt jest taki właśnie, jakby zmiana znaku, no, przeciwny. I nagle on to zobaczył. To była dla niego iluminacja. Ależ to proste. I od tego momentu nie musiałem go uczyć matematyki. Wszystko dla niego było proste. Przełamał samego siebie, zobaczył to światło. I to jest ciekawe, bo żeby zobaczyć to światło, musi być wewnętrzny wysiłek. Jak ktoś od razu powie, ja tego nie zrozumiem, poddaję się, miałem złych nauczycieli matematyki i nie znoszę tego przedmiotu, to oczywiście nic z tego nie będzie. Czyli musi być czynny udział w tej iluminacji. Wewnętrzny i zewnętrzny, tak. A czy ksiądz profesor jakieś swoje doświadczenie takiej szczególnej iluminacji sobie przywołuje teraz w pamięci? O, tak. Było wiele, ale... no, pewnie było wiele, ale jedno szczególnie. Mianowicie dyskutowałem ze swoim współpracownikiem, z matematykiem, taki pewien model, któryśmy zrobili, geometryczny. I w pewnym momencie w czasie dyskusji ja stałem oparty o framugę drzwi i nagle zobaczyłem, że ten model można wykorzystać jako pewien model teorii fizycznej. Ja to zobaczyłem i powiedziałem mu to. On to natychmiast zrozumiał. Mieliśmy dobrą, taki rezonans. Myśmy od paru lat pracowali razem. On to natychmiast zrozumiał i od razu mi postawił zarzut, że to nie pójdzie, bo... I powiedział czemu. Ja tak chwilę pomyślałem, zobaczyłem, jak jest, mówię, pójdzie, bo trzeba tutaj zrobić taki krok. A pomyślał, faktycznie. I to był moment, gdzie powstał taki nasz model nieprzemiennej geometrii, który nawet do dzisiaj jeszcze rozwijamy. Więc i to rzeczywiście się odbyło w ciągu, ja wiem, półtorej minuty może. Oczywiście to było przygotowane długą pracą wielu lat. Tutaj cały czas pojawiają się też takie wątki kształtowania własnej pasji, czy siebie do pasji. Chciałbym jeszcze zapytać, chociaż jak mówię, po części już te odpowiedzi już tutaj zbierają, na ile można wychowywać pasję? Na ile też pasja jest takim wrodzonym jakimś darem, powiem? Na ile można ją kształtować? Czy tutaj pewnie też żadnych ostrych granic nie sposób wyznaczyć, ale to już jedno, chociażby ksiądz profesor mówi, ta iluminacja. Coś takiego też? Ja myślę, że są elementy, które są konieczne, jakieś takie niezależne od nas i są elementy, bardzo ich jest wiele, te, które pomagają kształtować taką pasję. Niezależne od nas, no to jest pewne wyposażenie biologiczno-psychologiczne. Trzeba mieć pewne zdolności. No są ludzie, którzy tych zdolności nie mają. Weźmy na przykład dzieci autystyczne. One mają takie zdolności, których my nie mamy. I czasem się u nich to łączy z ogromną pasją wykorzystywania tych zdolności. Kiedyś spotkałem takiego człowieka autystycznego, który potrafił błyskawicznie, na przykład pytał o datę urodzenia i mówił, jaki to dzień tygodnia. Obliczał to błyskawicznie. I on tym się wyraźnie cieszył. Często to robił, szukał sobie różnych takich specjalnych dat, i więc miał pasję. A my nie mamy do tego zdolności i koniec. I tu by mi nic ćwiczenia nie pomogło. Mogłem się nauczyć algorytmu, jak to liczyć, który nie jest zresztą taki trudny, ale nie widziałbym tego tak, jak on to widział od razu. Więc to jest taki krańcowy przypadek.
I dlatego pewne kwantum zdolności jest jednak potrzebne. I dlatego właśnie wracam do tego, co już mówiliśmy, rozeznanie tego powinno nastąpić w dość wczesnym wieku. Nie narzucać, tylko rozeznać, jaki mój uczeń ma predyspozycje. Pamiętam, że studentom, jak szukałem, jak podsuwałem tematy na przykład pracy magisterskiej czy doktorskiej, to starałem się pójść po jego linii możliwości i zainteresowań. I to wydawało dobre rezultaty. Chociaż czasem mi żal było jakiegoś tematu, bo mi się chciałem, żeby ktoś to opracował, a akurat nie było chętnego, nie było do tego nadającego się. Więc to są te od nas niezależne czynniki. A te zależne, no to o nich mówiliśmy. Samodyscyplina, umiejętność odmawiania sobie i także troszkę rozszerzone pojęcie przyjemności. O co mi chodzi? Bardzo często, powiedzmy, mój student czy ja sam mam do wyboru albo siedzieć nad książką czy nad jakimś problemem i go męczyć, czy na przykład pójść do kina. No, ja myślę, że 90 na 100 pójdzie do kina, bo wybiera przyjemność chwilową, ale tych 10 wybiera większą przyjemność, bo w sumie potem, jak ta pasja się rozwinie, to oczywiście to jest nieporównywalne ze wspomnieniami z jakiegoś seansu sprzed wielu lat, gdzie tylko wiem, że tam, ja wiem, jakiś znany aktor grał. Więc takie poszerzone rozumienie przyjemności, umiejętność odmówienia sobie czegoś, żeby siedzieć. Zawsze mówię siedzieć i pracować. Z moich doświadczeń dydaktycznych muszę powiedzieć, że studentów zdolnych jest wielu, ale predysponowanych do prac naukowych jest niewielu. Dlaczego? Bo niewielu potrafi siedzieć i robić, i pracować. Ja wolę studenta mniej zdolnego, a pilnego, niż błyskotliwego, który na nic nie ma czasu. Przyznam się, że tak, że miałem taką metodę, jak się ktoś do mnie zgłaszał, teraz już nie prowadzę doktoratów, ale jak się ktoś do mnie zgłaszał, że chce pisać doktorat, to właśnie nigdy nie odmawiałem, tylko zawsze robiłem w ten sposób. No to dobrze, proszę zrobić takie ćwiczenie, ten temat, który sobie pan wybrał, czy któryśmy ustalili. Proszę pójść do biblioteki, jeszcze to było przed erą komputerową, czy z komputerami to samo można zrobić. I proszę mi przygotować spis literatury takiej najważniejszej z tej dziedziny. Nie dawałem terminu kiedy. I czekałem. Jeśli przyszedł za 2 tygodnie, i przyniósł mi ten na kawałku papieru, to wiedziałem, że będzie doktorem. A jeśli upłynie pół roku, rok, ja go spotkam na ulicy i on mówi: a pamiętam, miałem to zrobić, ale no, nie miałem czasu, bo tam ciotka chorowała i tak dalej. To wiedziałem, dobrze, nic z tego nie będzie i nigdy nic nie było. Właśnie tu jest ten element, że trzeba siąść i spracować, to samo dyscyplina. Czyli bardziej ksiądz profesor sprawdzał, czy to w nim jest, niż tę literaturę. Tak, ta literatura mnie nie interesowała, bo on i tak potem znajdzie inną. Księże profesorze, wcześniej też powiedział ksiądz profesor, że bardzo ważny jest czas studiów, spotkanie z nauczycielami. Uczestnicy letniej szkoły młodych pedagogów to pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele akademiccy także. I chcielibyśmy księdza profesora poprosić o takie wskazówki na podstawie księdza profesora pracy naukowo-dydaktycznej, także dydaktycznej, ale też takiego życia, bycia uczonym z pasją, jak my, pracując z naszymi studentami, pracując też ze swoimi pasjami, moglibyśmy nie marnować tych pasji, tylko jak najlepiej je rozwijać. To takie przesłanie dla uczestników letniej szkoły młodych pedagogów. No muszę powiedzieć, że ja bardzo lubiłem pracę ze studentami. Teraz mi trochę brak, że jej nie mam, ale mógłbym mieć w każdej chwili, ale już nie mogę sobie na to pozwolić.
czasowo, dlatego że przede wszystkim praca ze studentami straszliwie wzbogaca. Ja myślę, że bardzo wielu rzeczy nauczyłem się tylko dzięki temu, że je wykładałem albo że ktoś pisał doktorat na ten temat. Kto nie prowadzi pracy dydaktycznej, nie jest pełnym uczonym. W Polskiej Akademii Nauk są etaty takie czysto naukowe w tych różnych instytutach naukowych i nie prowadzi się tam pracy dydaktycznej. I to są uczeni, którym czegoś zawsze brak. I myślę, że to do normalnego rozwoju jest niezbędne. Bardzo lubiłem pracę na seminariach, bo powiedzmy wykład to jest wielu ludzi przede mną, troszkę anonimowo. Potem lubiłem egzaminy, w pewnym sensie lubiłem, bo nie lubiłem tej pewnej odpowiedzialności, jaka się z tym łączy, ale lubiłem egzaminy, nie lubiłem testów, bo testy mi nie dają kontaktu bezpośredniego. Na egzaminie ja często po trzech pierwszych zdaniach już wiedziałem, co jest delikwent wart, a resztę czasu poświęcałem, żeby jego o tym przekonać, że dostanie sprawiedliwą notę, czy bardzo dobrą, czy gorszą. Natomiast przy testach tego oczywiście nie widać. Ale jak wspomniałem, bardzo lubiłem pracę na seminariach, zwłaszcza jeśli te seminaria były takie długotrwałe, że powiedzmy zaczęły się na trzecim roku, trwały do piątego, to ja wtedy tych ludzi dobrze znałem, mogłem ich prowadzić. I taka jest bardzo prosta zasada jedna. Jak się z kimś współpracuje, czy to będzie student na doktoracie, czy magisterium, czy też potem mój współpracownik, który pracuje nad jakimś programem razem, to ja muszę sobie zadawać pytanie, co on z tego będzie miał. Co ja mu dam za to? Na ogół to nie są jakieś pieniądze czy coś. Chociaż jeśli jest udział w jakimś grancie, to też się liczy. Ale trzeba pamiętać, że ludzie nie lubią pracować za darmo. I to jest dobra inwestycja, jeśli ja coś mogę mu dać. Więc na przykład jeśli ktoś czuję, że ja mu mogę dać ten doktorat, że musi na niego zapracować, ale że przy moim współudziale, to on to będzie robił. To jest jedna rzecz. Po drugie, przyjemność współpracy. Znowuż dam taki przykład, parę ładnych już lat temu. Prowadziliśmy seminarium wspólnie z księdzem profesorem Januszem Mączką. I mieliśmy studentów z różnych dyscyplin, którzy byli absolwentami różnych wydziałów. Niektórzy studiowali tylko filozofię. I trzeba było znaleźć, zespół był, ja wiem, tam około 10 osób. I trzeba było znaleźć taki temat, taka była nasza idea, żeby można było pracować nad nim wspólnie, bo to bardzo wzbogaca. I żeby nie był ponad ich możliwości. Bo nie mogę żądać od studenta, który jest po humanistyce, żeby mi rozwiązywał jakieś zadania czy inne tym podobne rzeczy. I wymyślić, a musi być jakoś uprofilowane w tym kierunku, w którym idzie seminarium. I wymyśliliśmy temat z historii nauki, mianowicie okres przed I wojną światową filozofii w Krakowie. Na miejscu były archiwa. Na miejscu były różne wydawnictwa dotyczące tego okresu. Okazało się, że w Krakowie było masę archiwów w ogóle nie przebadanych, że były manuskrypty tych różnych znanych profesorów z okresu od roku 1900 w górę do II wojny światowej. I ci ludzie się w to wciągnęli. Zasmakowali w grzebaniu, to było coś dla nich autentycznego. I przez parę lat te prace trwały na tym seminarium. Oni się w to bardzo zaangażowali. Wydaliśmy potem 3 tomy prac z tych seminariów, pisanych przez tych uczniów, przez tych studentów. Wielu z nich zrobiło potem doktoraty, kilku habilitacje i teraz są bardzo dobrymi historykami nauki. I to była, chociaż to nie był temat, który mnie specjalnie interesował, ale sam się też zacząłem interesować. To było takie pasjonujące. To była
próbka grzebania w czymś autentycznym, w tych archiwaliach, rozwikływanie tej myśli, zależności pomiędzy nimi. Można by tu powiedzieć, że taka kolejność była. Najpierw jakiś przedmiot badań naukowych, który niekoniecznie był zgodny bardzo mocno z zainteresowaniami tych osób, który nagle przy odkrywaniu staje się poniekąd pasją, która pociąga coraz bardziej i to jest to takie trochę zjawisko kuli śniegowej, że coraz bardziej ten przedmiot jest mój, coraz bardziej czuję mój tak. I coraz bardziej jest moją pasją. I tak jak ksiądz profesor mówi, no, wiele spośród tych osób z pasją do dzisiaj to rozwija, chociaż być może na początku to nawet nie był ich bardzo taki bliski dla nich temat zainteresowań. W przypadku niektórych ludzi na pewno tak było, że mieli trochę inne zainteresowania, ale włączyli się. Ja zresztą nie wykluczałem, że on z niej może pisać doktorat z czego innego, ale razem pracowaliśmy nad tym. Zrobi jakiś artykuł, opublikuje, będzie miał dorobek, coś mu mogę przez to dać, jakiś dorobek do jego kariery naukowej. No ale niektórzy z nich potem zapominali o swoich tych pierwotnych zamiarach i włączali się w to. Tym bardziej, że bardzo często, zwłaszcza na kierunkach filozoficznych, jest tak, że przychodzą studenci, którzy mają bardzo mgliste, a czasem fałszywe wyobrażenie o filozofii, że filozofia, co on sobie wymyśli, to już jest filozofia. I nieraz proponują tematy od razu na starcie, które wiadomo z góry, że trzeba odrzucić. Tylko nie należy mu tego od początku mówić, bo się zrazi, tylko podsunąć mu coś innego. Czyli jeszcze raz się okazuje, że pasja to nie tylko chwilowy zachwyt i czasami może to, co chwilowo nie zachwyca, rozbudzić się tak, dzięki autentyczności pracy. Chyba tak jest rzeczywiście. Trudowi, ale też chyba czasami jakiemuś sukcesowi, który gdzieś, ja nie chcę powiedzieć, co jest sukcesem teraz, ale takim poczuciu udało się. Udało się coś odkryć, zobaczyć. No to niewątpliwie jest jakaś nagroda za wysiłki, a także pewna pobudka do dalszej pracy. Ja się przyznam, że ja nie lubię wielkich uroczystości. Źle się na nich czuję i chętnie widzę, żeby się już to wszystko skończyło. Z wyjątkiem jednych. Lubię uroczystości, taką pewien ceremoniał, na przykład promocji doktorskiej. Bo wtedy jest to takie trochę zabawne, z przymrużeniem oka, tak udajemy średniowiecze, ubieramy się w togi i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to jakieś celebrowanie ciągłości nauki. A to jest ważne, że właśnie w nauce to jednak ja jestem tylko ogniwem pomiędzy tym, co było i tym, co będzie. I tu znowuż jest takie, trzeba stonować te swoje ambicje. Jest się tylko ogniwem. A ogniwo to jest rzecz bardzo, bardzo ważna, bo jak zabraknie ogniwa, to się łańcuch rozleci. To takie ważne przesłanie dla nas, uczestników letniej szkoły, że każdy z nas, taka świadomość, że też każdy z nas jest ogniwem i jest, każdy z nas też jest jakoś potrzebny i swoim studentom, i w swoim zespole, w którym pracuje. I oby każdy z jak największą pasją mógł to realizować wszystko. Czego życzę wszystkim uczestnikom szkoły. Dziękuję pięknie. Dziękuję profesorze za wywiad, za te słowa, za życzenia do nas skierowane. Sami również ze swojej strony życzymy również ciągłego rozwijania własnych pasji, które niczego się nie boją, a prowadzą na szczyty też tego osobowego, jak się profesor mówi, spełnienia. Dziękuję serdecznie. Co robić przy konflikcie pasji albo przy wielkiej ilości? Czy ksiądz profesor doświadczał takich sytuacji pojawienia się wielu pasji i później jakiejś próby też ich porządkowania, wyboru tych najbardziej pożądanych? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele pasji naraz może być czymś bardzo niszczącym i szkodliwym. Unieszkodliwić może wszystkie pasje razem. I ja się przyznam, że miałem z tym problemy i chyba trochę jeszcze mam. Mianowicie zawsze mnie interesowało dużo rzeczy. Jeśli coś czytałem w danej chwili, to mnie to pasjonowało za młody. Już chciałem w tym kierunku się rozbudowywać, że tak powiem.
Niestety trzeba to kanalizować, bo pojemność ludzkiego mózgu, pojemność psychiki jest ograniczona. Znam takich ludzi, którzy mieli wybitne zdolności, ale właśnie żadnej z nich nie rozwinęli, bo się przerzucali z jednej pasji w drugą. W moim przypadku trochę życie mi wyszło naprzeciw, mianowicie studiowałem filozofię i filozofia przyrody jest moją specjalnością, chyba główną jednak. A filozofia ma to do siebie, że trochę jest interdyscyplinarna, wymaga znajomości wielu dziedzin. I pewnym kompromisem w stosunku do wielości partii pasji jest interdyscyplinarność, która dzisiaj jest taka modna, ale też interdyscyplinarność też kryje w sobie wiele niebezpieczeństw, bo czasem pod płaszczykiem interdyscyplinarności kryje się niekompetencja w wielu dziedzinach równocześnie, więc dobrze, jeśli w przedsięwzięciach i interdyscyplinarnych biorą specjaliści z różnych dziedzin, którzy na tyle są otwarci, że potrafią rozumieć siebie nawzajem. Tak myślę, że właśnie zainteresowania filozoficzne są pewnym wyjściem z sytuacji, jak kogoś interesuje za dużo przedmiotów. W filozofii to może być bardzo pożyteczne. Postawiam na tę wyższą ogólność i wgląd taki istotnościowy. Bo często jest w filozofii, jeśli się uprawia bez zakotwiczenia w informacji takiej rzeczywistej, pochodzącej z różnych dziedzin, to ona się staje poezją, myślami niestworzonych rzeczy. Natomiast ona powinna być zakotwiczona w tym, co się naprawdę wie. Pamiętam taką rozmowę z ojcem Boheńskim, który był bardzo wybitnym filozofem. On już był wtedy na emeryturze i powiedział mi, że ma taki późnej emeryturze, już stał się był człowiekiem, że ma taki zwyczaj, że co roku studiuje inną dziedzinę nauki. I poprzedniego roku studiował kosmologię. To nie była jego dziedzina, ale chciał wiedzieć, no bo mu się to może w filozofii przydać. I przez rok studiował. W tym roku, jak ja z nim rozmawiałem, to była całkiem inna dziedzina, egiptologia. Tylko temu poświęcał się. Więc to jest pewne wyjście z sytuacji. Nie wiem, czy on mógłby być dobrym egiptologiem, czy dobrym kosmologiem, ale filozofowi jest potrzebna wiedza z różnych dziedzin. Czasami są te pasje nie do końca uświadomione. Czujemy, że mamy pasję, ale nie trafiamy na tę ciągle właściwą. To wiązałoby się z tym olśnieniem, iluminacją pewną, dopiero gdy odkryjemy tę właściwą. To jest jedna możliwość, że nagle jakaś iluminacja przyjdzie, ale druga chyba bardziej pospolita i częstsza i chyba by nam na niej bardziej polegał, to jest po prostu stopniowo się będzie wykluwać zainteresowanie jakąś jedną dziedziną lub jedną głównie. Tak jak wspomnieliśmy w czasie rozmowy, że w miarę jak człowiek coraz głębiej poznaje jakiś przedmiot, to go coraz bardziej lubi. To jest może odwrotnie jak z mnie. Jak się kogoś bliżej poznaje, to się go czasem mniej lubi. Czasami też podobna rzecz jest przy pisaniu pracy czy książki. W miarę wyczytywania się ten temat staje się nam bliski. Często dochodzi do doprecyzowania wersji tematu, problemu pracy czy książki. No i później ta idea początkowo nawet dość niejasna coraz bardziej się klaruje, staje się bardziej wyraźnie. Są dwa style czy metody pisania powieści kryminalnej. Jedni autorzy przed przystąpieniem do powieści musi mieć już obmyślany całą intrygę, zabójstwo, rozwiązanie i tak dalej. I potem konsekwentnie tylko ubiera to w słowa. Inni autorzy odwrotnie. W
twierdzą, że zaczyna pisać i dopiero w trakcie pisania akcja mi się jakoś bardzo wyjąta. Tak, ojciec Krąpiec przedstawiał, że oczytuje się w zagadnieniu i dopiero wsiada do pisania. Inni mają problem, zaczynają studiować oczywiście z takim ukierunkowaniem już jakby przewidując choćby przez założenia, czego się spodziewają w tej pracy. Jeszcze z moich wędkarskich doświadczeń, jeśli ktoś zbyt wydłuża okres przygotowawczy, dawniej to było zbieranie fiszek, dzisiaj się w komputerze magazynuje i czyta się i rozbudowuje. Jeszcze nie mogę zacząć pisać pierwszego rozdziału, bo muszę sobie sprowadzić tą książkę i koniecznie ją doczytać i tak dalej. I jeśli ten okres trwa zbyt długo, to praca się nigdy nie powstanie. Trzeba ten okres, moim zdaniem, oczywiście musi być okres przygotowawczy, ale nie można jednak dopiąć wszystkiego na początku, tylko no, zacząć pracować i w trakcie pracy dopiero się to przygotować.